Kochana Rzeczpospolita Babska i wszyscy fanowie, bo jakby się nam tu chłop zapatoczył, także jak gdzieś tutaj, to też witamy. Kochana Rzeczpospolita Babska, powiem szczerze, że jestem zaskoczona ilością po prostu kobiet, ale to też cudowna energia. Witam Was, kobiety roku 2009. Umiłowane i piękne w oczach Boga. Oczywiście cieszę się, bo sama też należę. To, o czym dzisiaj będziemy mówić, to o tym, jak zrobić, by być szczęśliwą. Na jakie pytania trzeba sobie odpowiedzieć, żeby też zobaczyć tą wyjątkowość, że jesteśmy kobietami. Kobietami, które pragną tak naprawdę miłości, które te pragnienia mają tak duże, że nawet taka relacja małżeńska, przyjacielska nie jest w stanie wypełnić tego pragnienia. Tak ma zresztą każdy człowiek. A my, prawda, jesteśmy do pomocy. Ale to jest bardzo fajny wyraz. Podzielcie sobie. Pomoc. Chłopy idą do nas pomoc. I my też doskonale wiemy, że gdy spojrzymy na tego mężczyznę z taką miłością, no to klata mu rośnie, nie? Wtedy on to bodyguard i taki obrońca i taki, który zapewnić może byt, bezpieczeństwo i bardzo dobrze. Mężczyznami zajmiemy się jutro. Dzisiaj, kochani, zacznę od takiej piosenki. Macie tu cudowną liturgię. Jestem zachwycona. Ja wam tu trochę takiego artyzmu ludowego wprowadzę. Niech mi to wybaczą muzycy. Bardzo cenię tą piosenkę, którą napisała Justyna Segiec, kiedy szukała Jezusa, kiedy tak naprawdę szukała miłości i trochę czasu upłynęło, zanim zrozumiała, gdzie jest jej źródło i gdzie jest ten, który może wypełnić tą tęsknotę. Także pozwólcie, że zacznę od niej. Mówisz miłość, nie znając jej od lat. Mówisz pokój, choć niepokój w sercu masz. Mówisz radość, zroniąc co dzień. Mówisz męstwo, krzycząc w głos, kiedy źle. To jednak tęsknisz do niej, do miłości tej. Tak trudno ją znać.
Chrystus, dać Ci może pokój. Miłość prawdziwą w serce Ci wlać. Miłość prawdziwą w serce Ci wlać. I to jest prawda. By kobieta była szczęśliwą, musi najpierw poznać swoją tożsamość. To tyle, co bycie tym samym człowiekiem. Tą samą osobą, bycie sobą, bycie tym, za kogo się podajemy. Ktoś może wyglądać tak samo, jak jego siostra czy brat bliźniak, ale ma swoją własną tożsamość. Nawet dowody osobiste, które mamy, nazywamy dowodem tożsamości. Zdjęcie, napisane, kiedy się urodziła, czy urodził, tak zwany ps, nie? NIP-y i te wszystkie rzeczy. Tożsamość, czyli mam poczucie jedności. Jestem kimś, kim lubię być i cieszę się z własnej osoby. Kobiecość jest elementem tożsamości. I któż z nas, drogie panie, nie przeżywał takiego zjawiska, kiedy patrzysz w lustro, mówisz, kurczę, jaki nos. Ten oddech to albo za duży, albo za mały. Te uszy, nie. Panie Boże, chyba żeś przystał, jak żeś mnie stwarzał. Mamy bardzo dużo pretensji do Pana Boga o stworzenie, no bo nie wyglądamy jak modelki i tak dalej. Tożsamość. Jestem kobietą. I cieszę się z tego. I kobiety są bardzo różne. Jedne są bardziej o takim umyśle analitycznym, inne są po prostu takie no bardziej wzniosłe. Takie jesteśmy. Pytanie do mnie. A to pytanie trzeba sobie zadać po to, by wchodzić dobrze w relacje z innymi ludźmi, by potem dobrze przeżyć przywiązanie ze swoim dzieckiem. Nie wiem, kto mnie wyłącza. Raz, dwa, trzy, cztery. No, widzicie, jakie to jest? I teraz pytanie jest takie zasadnicze. Jakie były kobiety w mojej rodzinie? W pokoleniu moich kobiet. Dlaczego to jest takie ważne? Ano ważne. Jaką kobietą była moja babcia? Mama, a może prababcia? Trzeba sobie zadać pytanie, jakie przekazy otrzymałyśmy odnośnie mojej roli w rodzinie. Słychać? Ja cię. Nie powiem, że to hopy robią. Moja rola w rodzinie, moja rola w małżeństwie. W małżeństwie, powtórzę. Moja rola w społeczeństwie. Jaki jest nasz pogląd na relacje z mężczyznami? Jak wygląda współpraca z nimi? Współtworzenie ze światem mężczyzn. Ojciec Adam już tutaj troszeczkę zapodał, nie umawialiśmy się. Co myślę na temat swojej seksualności? Jak ja komunikuję się z światem zewnętrznym? Jakie tworzę relacje ze swoimi rodzicami? Bóg mówi: czci twego ojca i matkę swoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg
ci daje. Dzisiaj zajmiemy się tą gałęzią żeńską, tą kobiecą, więc pytanie, co to znaczy czci matkę swoją? Spróbuję ten mikrofon, może mnie wytną. Raz, dwa, trzy, cztery, dobrze. Co to znaczy? Dlaczego to jest takie ważne? My jako małe dziewczynki potem dorastamy i nagle widzimy, że ta mama, która była najpiękniejsza na świecie i ta, która była królową, ma swoje wady. Już nie tylko te, że nie pozwala nam swoich kosmetyków brać, nie? Czy podbierać coś tam z szafy. Bo najpierw to jest tak, że najpierw córki podbierają mamą, nie? A potem mamy córką. Mama jest dla nas bardzo ważna. To ona nas uczy, jak mamy się zachowywać i tych wszystkich relacji. Ja nie wiem, czy pamiętacie takie czasy, kiedy wchodziłyście w butach od mamy? Nie? Niektórzy tak, niektórzy nawet i taty przebrali. I słuchajcie, chcę wam tu coś pokazać, ale będzie tam coś widzieć, może tak, no nie wiem. Szczerze mówiąc, pierwszy raz miałam sytuację, że jestem tego w kółko, nie? Otoczona i że bardzo nie wiem, jak się mam obrócić. Czy możesz mi pomóc? Szansa na sukces. Dobrze, wyobraźmy sobie, że jest to kobieta, mama. I wiecie, że jak potem najpierw jest taki pierwszy poziom, kiedy mężczyzna i kobieta, małżeństwo, najpierw patrzą tak na siebie, tak? To jest to zjawisko kobry, nie? I oni się tak potrafili zapatrzeć, że za jakiś czas przychodzi potomstwo, jak się już tak napatrzą. Nie? I teraz tak, wybierz sobie, no, nie mamy chłopów, więc wybierz sobie córkę. Chodź, córka. Masz talent. Okej. Okay. Teraz się tu obracasz, nie? Pytanie zasadnicze. Czy ja ją mam tutaj postawić równo z mamą? Tak czy nie? Pasuje wam? Pasuje? A wypad. Mama to nie to samo, co córka. Jest wszystko w porządku. Bo rozumiesz, mama nie jest twoją koleżanką, ani przyjaciółką. Jako mama nie wkładaj na dziecko ciężarów, które unieść nie może. Kumacie, czacze? No. I teraz patrzcie, co się dzieje. Spokojnie sobie stajesz tutaj i jest okej, okay, mama jest za tobą. Teraz patrz, jesteś częścią mamy i częścią taty. Czy ci się to podoba, czy nie? To nie, że przeleciało UFO. I teraz, ponieważ jesteś częścią mamy, jeśli chcesz budować bardzo dobre relacje, to musisz się zwrócić z szacunkiem do swojej mamy za to, co od niej otrzymałaś. Tak się składa, że my jako siostry, tu jeszcze jest siostra Basia, towarzyszymy od początku właściwie do zgromadzenia nasze działa dla kobiety, towarzyszy, ale my w sposób szczególnie towarzyszymy też teraz ofiarom przemocy, handlu ludźmi, służymy kobietom nadużywane seksualnie, które doświadczają procederu prostytucji, czyli po prostu, no wiecie, no full service, nie? I teraz to, co wiemy na pewno, że niektóre dziewczyny, które spotkaliśmy, powiedzą, okej, ale moja mama mnie porzuciła. Ale moja mama nigdy nie stanęła w mojej obronie, kiedy byłam wykorzystywana przez ojczyma, przez ojca, przez obcą osobę. Moja mama nie stanęła w mojej obronie, kiedy ojciec się znęcał nad nami. To w takim razie ja nienawidzę mojej mamy. I proszę was, ja nie chwytam tego nigdy. Nienawidzę, to znaczy tak bardzo cię kocham i chciałam, żebyś mnie zobaczyła. No dobra, no ale jak teraz czci matkę swoją, no? No jak?
Jak jest porządek rzeczy, że jako córka, mimo że mama nie dała ci nic więcej od życia, a życie jest największym skarbem, może powiedzieć tak do swojej mamy. Obracaj się, patrz na mamę. Bo akurat to jest ten model, kiedy ta córka dostała aż życie. I też pamiętajcie o tym, że ma talenty, wrażliwość matki. Żeby mogła ona zmienić los, żeby jej dzieci miały lepszy los niż ona, musi powiedzieć takie słowa. Mamo. Mamo. Nie rozumiem, dlaczego nie stanęłaś w mojej obronie. Nie rozumiem, dlaczego nie stanęłaś w mojej obronie. Tak bardzo liczyłam na ciebie. Tak bardzo liczyłam na ciebie. Nie rozumiem, czemu się upijasz. Nie rozumiem, czemu się upijasz. Ale kocham cię. Ale kocham cię. Pasi wam to? My często, na razie se klapnijcie, ale będziecie jeszcze potrzebne. My często uważamy się za boskie. No jesteśmy boskie, nie? Ale nie mylić z tego, że jesteśmy Bogiem. Bo tylko Bóg ma prawo oceniać los drugiego człowieka. W imię miłości nawet ta córka może nie przychodzić do mamy, ponieważ ona tylko będzie czekała, kiedy przyniesie pieniądze. Wiele z moich dziewczyn mówiło, proszę siostry, ja dla rodziny się liczę tylko wtedy, kiedy przynoszę pieniądze. Więc ja chciałam przynosić duże pieniądze, bo wtedy się do mnie uśmiechali, bo wtedy mnie przytulali. O tyle byłam ważna, ile przynosiłam pieniądze. Inna dziewczyna mówi, proszę siostry, dla mojej mamy liczyły się tylko moje dobre wyniki. Czy zdałam egzaminie w tak zwanym, prawda, zerowym czasie? No i oczywiście, jaka ocena? No i teraz cała moja rodzina, nie? I to była cała wartość. Pierwsze co? Słuchaj, jak tam poszło na studiach? Cztery, trzy, oj, oj, oj. Córko, dlaczego nie sześć? No co ja powiem sąsiadkom? I ktoś powiedział, proszę siostry, dla mojej mamy się tylko to liczy. Inna rodzina, inna dziewczyna mówi, proszę siostry, u mnie cały czas mówili, że źle wyglądam, że jestem za gruba, że powinnam o wiele więcej ćwiczyć, muszę być wysportowana, muszę po prostu pięknie wyglądać, bo jak nie będę dobrze wyglądać, to mnie ludzie odrzucą, to nie będę mieć przyjaciół. A ja mam przyjaciół. Mam prawie stówę. No dobra, trochę więcej. Ale kobiety nie wiem o szczegółach. Jestem wolna w Nim, w Bogu. Te przekazy, te takie naciski są nieraz tak mocne, że nam się wydaje, że jeżeli ja, no nie wiem, nie będę mieć takiego doskonałego ciała, jeśli ja nie będę bardzo wybitna, to będę odrzucona. A skąd to się bierze? Ano bierze się stąd, że matce czy ojcu wydaje się, że to są bardzo ważne sprawy, ponieważ mają takie przeświadczenie, bo chcą dla swojej córki jak najlepiej i syna, że jeśli tego nie spełnimy, to świat nas odrzuci. Odrzuci taki, wiecie, beznadziejny świat. To niech se sami pójdą w piguły. Natomiast to, co mamy, to już jest taką, wiecie, bazą wyjściową do tego, by jeszcze sobie wybrać to, co nam brakuje. To, co może nie dała mama.